nami ostateczne starcie w naszej grupie na Euro 2016. Łatwo nie było, ale polscy piłkarze po heroicznej walce zremisowali z Niemcami 0-0 w drugim swoim występie na Euro 2016. Przypomnę, że nasz ekspert Lama Peryskop z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego typował zwycięstwo Niemców w tym spotkaniu. Zwierzę podeszło bardzo ambitnie do tematu i odmówiło współpracy przed kolejnym meczem biało-czerwonych. Dlatego dziś w gronie ekspertów wystąpi przesympatyczna grupa speców. Nie zobaczycie naszej specjalnej komisji do spraw gier i zakładów oraz typowań Euro 2016. Zamiast tego specjalna niespodzianka. Grupa seksownych cheerleaderek. Tyle wrażeń artystycznych. Teraz najwyższa pora, by oddać głos naszym ekspertom. Jak to zinterpretować? Dość niejednoznaczne wskazanie naszych ekspertów. No, pachnie remisem we wtorkowym spotkaniu Polski i Ukrainy. Jak będzie naprawdę, przekonacie się o tym we wtorek. Emocji z pewnością nie zabraknie, a te po raz kolejny możecie przeżywać w Alei Kibica przy centrum handlowym Aleja Bielany, ulica Czekoladowa. Jedyne takie miejsce we Wrocławiu, gdzie możecie oglądać wszystkie mecze piłkarskiego Euro 2016. Nie musicie martwić się o powrót do domu. Uruchomiona została specjalna komunikacja autobusowa. Autobusy kursować będą do godziny w pół do pierwszej w nocy. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie na stronie internetowej Centrum Handlowego Aleja Bielany. Piotr Pietraszek, dziękuję za uwagę.